Na dzisiaj przygotowałem dla Was zestawienie produkcji, które swoją historię skupiają wokół końca świata, apokalipsy, czy po prostu końca pewnej ery w dziejach ludzkości. Każdy tytuł robi to na swój własny, unikatowy sposób, a z racji na to, że odcinek powstał we współpracy z Netflixem z okazji premiery serialu Plemiona Europy, skupimy się dzisiaj właśnie na produkcjach oryginalnych dostępnych w tym serwisie. Po odcinku albo w trakcie odcinka zachęcam do dyskusji w komentarzach, a teraz już zapraszam do oglądania. Plemiona Europy. Jest to nowy serial Netflixa, który w zasadzie dopiero co miał swoją premierę i pochodzi od twórców Dark. Zostajemy tutaj wrzuceni w historię, która ma miejsce już po Blackoucie, czyli w wydarzeniu rodem z Blade Runnera, które wpłynęło na całą tytułową Europę, dzieląc ją na mikropaństwa. Całość jest owiana tajemnicą i każdy z plemion zarówno posiada inną ilość informacji na ten temat, jak i zupełnie inne podejście do zaistniałej sytuacji. Właśnie, plemiona. W tym wypadku po wspomnianym Blackoucie poznajemy zarówno Szkarłatną Republikę, Wrony, Źródlan oraz Atlantów. Szkarłatna Republika składa się z pozostałości armii, która z całych sił stara się chronić pozostałe plemiona i przywrócić cywilizację do porządku. A Wrony to w zasadzie ich totalne przeciwieństwo. Podczas panującej dyktatury dążą do możliwie największej ekspansji i zniewolenia przy tym innych ocalałych. Jednak o dziwo, mimo wszystko, pomijając już brutalność i bezwzględność, przestrzegają honorowego kodeksu. Źródlanie natomiast to chyba najbardziej spokojny odłam społeczeństwa, który żyje z naturą, a technologię uważa za przyczynę upadku tzw. Starego Świata. Atlanci natomiast to najbardziej tajemnicze plemię i przez to uważam, że najciekawsze. Z jakiegoś nieznanego powodu nie odczuli za bardzo skutków globalnego blackoutu, nadal posiadają dostęp do futurystycznych technologii i żyją w ukryciu przed całą resztą. Tak też tutaj, jak widzicie, twórcy skupili się raczej nie na samym końcu pewnej ery, a na tym, co stanie się zaraz po nim i na tym, jak ludzkość spróbuje się odrodzić. Widać tutaj od razu konkretne podziały, plemiona, które wierzą i walczą w swojej sprawie oraz posiadają własne filozofie i przekonania. A my jako widzowie jesteśmy prowadzeni po tym świecie, obserwując poczynania rozdzielonego rodzeństwa, które próbuje stawić czoła nowemu światu. Jeżeli podobał się Wam serial Lock and Key, to mimo tego, że tematyka jest zupełnie inna, czuję, że i plemiona Europy przypadną Wam do gustu. Black Mirror. I oczywiście nie mogło być inaczej, bo dużo odcinków tego serialu w mniejszy lub większy sposób nawiązuje do pewnego rodzaju końca cywilizacji lub do wydarzeń, które koniec końców by do tego doprowadziły. Jest to tytuł, który przez bardzo długi czas znajdował się u mnie na pierwszym serialowym miejscu na liście. Do głowy przychodzi mi od razu czarno-biały odcinek, gdzie obserwujemy losy garstki ludzi, którzy próbują przetrwać po tym, jak cywilizacja upadła. Dlaczego upadła, co do niej doprowadziło i jak wygląda teraz obecnie cały świat, tego niestety nie wiemy. Wiemy tylko to, że pozostali przy życiu uciekają przed zaprogramowanymi morderczymi robotami. Bohaterowie, a w zasadzie główna bohaterka, podobnie do nas widzów, nie wie, z jakim zagrożeniem ma do czynienia i zależy jej tylko i wyłącznie na przetrwaniu oraz ocaleniu bliskich. A maszyny, które tutaj widzimy i które terroryzują Ziemię, są bezwzględne. Jest to z pewnością przytłaczająca wizja, w której jesteśmy tak naprawdę pozostawieni sami sobie, bez dostępu do informacji ze świata i liczy się tylko i wyłącznie to, co dzieje się tu i teraz. Co obecnie, kiedy mamy dostęp do całej masy informacji w zasadzie na wyciągnięcie ręki, może być problematycznym momentem. Zważywszy na to, w jak szybkim tempie obecnie następuje rozwój technologiczny, myślę, że taka sytuacja wcale nie jest taka niemożliwa. Jednak no oczywiście mam nadzieję, że jest to tylko i wyłącznie mroczna wizja twórców i my tego nie doświadczymy. Miłość, śmierć i roboty. Mówiłem Wam przed chwilą, że Black Mirror było moim numerem 1. To uległo zmianie właśnie przez ten animowany miniserial, który zajął miejsce na samym szczycie. Dlaczego? W zasadzie schemat jest podobny. Mamy tutaj kilka niepowiązanych ze sobą historii, które również często zahaczają o przyszłość ludzkości w różnej formie.
A za sprawą tego, że całość jest animowana, można było tutaj wrzucić pomysły, które ciężko zrealizować w aktorskich produkcjach. No dobra, ale jakie mamy tutaj wizje końca? Jest ich naprawdę wiele, od humorystycznych po te, których zdecydowanie nie chcielibyśmy doświadczyć. Coś, co zawsze polecam na sam początek, to króciutka historia, w której to jogurt przejmuje władzę nad światem. I tak wiem, jak to brzmi, ale zaufajcie mi, nie pożałujecie. I co prawda jest to ukazane w sposób poniekąd wesoły, jednak myślę, że bez problemu można przenieść ten koncept do naszej rzeczywistości i zobaczyć, co stałoby się w momencie, kiedy powierzylibyśmy naszą przyszłość w całości komuś obcemu. Drugą pogodniejszą wizją, chociaż nie dla nas, bo ludzkość wyginęła, jest ta, w której opustoszałe miasta przemierza grupka robotów z kotem. W tej wizji przyszłości po naszej cywilizacji zostały tylko właśnie te super inteligentne maszyny, no i te ciut mniej inteligentne też. Co stało się z ludzkością? Tego nie wiadomo. Wiadomo jednak, jak przebiega apokalipsa w kolejnym z odcinków, gdzie w mroźnej rzeczywistości ludzie muszą stawić czoła potworom niewiadomego pochodzenia. Niszczą one wszystko, co spotkają na swojej drodze i człowiek w zasadzie mimo podjętych prób walki jest bezbronny. Kierunek noc. Stosunkowo nowy serial Netflixa, w którym też wystąpił Blackout. I to dosłownie. Jednak w przeciwieństwie do plemion Europy, całe zajście jest objęte mniejszą tajemnicą i bohaterowie mają pewne informacje na jego temat. I tym razem ludzie nie są ani winni katastrofy, ani nie mieli na nią wpływu. Dlaczego? Bo spustoszenie w tym wypadku na Ziemi sieje fala powstała w wyniku katastrofalnego w skutkach wybuchu na Słońcu. No, siła, z którą ciężko się zmierzyć. Jednak nasi bohaterowie, którzy znaleźli się wspólnie na pokładzie samolotu, starają się temu sprostać. A póki co mogli to zrobić tylko i wyłącznie w jeden sposób. Podążać na zachód i uciekać jak najdalej od Słońca za horyzontem. To, że opalanie się w takiej sytuacji to nie najlepszy pomysł, to jedno. A drugie, na czym skupili się tutaj mocno twórcy, to to, jak będą zachowywali się zupełnie obcy ludzie pochodzący z różnych zakątków Ziemi, posiadający różne wierzenia i zachowania, zamknięci w małej przestrzeni, pozostawieni na pastwę losu. Mamy tutaj właściwie przedstawioną historię globalnej apokalipsy, przedstawionej na bazie zaledwie kilku osób. Każdy może w jakiś sposób pomóc grupie, może też jej zaszkodzić swoim zachowaniem lub popełnionym błędem. Wracając natomiast do samej eksplozji na Słońcu, to aż strach pomyśleć, jakby to wyglądało u nas. Nie mamy tutaj ani potworów, ani zbuntowanej sztucznej inteligencji, tylko coś, co jest przynajmniej póki co ponad nasze ludzkie możliwości do obrony. Co jest tutaj też ciekawe, to to, że w zasadzie przez całe 8,5 minuty nie wiedzielibyśmy o takim wybuchu. Bo zwyczajnie tyle zajmuje światło pokonanie dystansu do Ziemi. Niebo o północy. Na piątym miejscu mam dla was film z Georgem Clooneyem w roli głównej. Tutaj ponownie sam moment początku końca nie jest znany, jednak z kilku scen można wywnioskować, że tym razem była to wina tylko i wyłącznie ludzkości. Skupiamy się tu na grupce ludzi i głównym bohaterze, który stara się ich uratować. Bo ci wracają właśnie z misji kosmicznej, która miała na celu odnalezienie drugiej Ziemi. Najwyraźniej w tym momencie Ziemia była już na tyle zniszczona i niezdatna do życia, że ludzkość szukała ucieczki. I co w tym wypadku jest najgorsze, to to, że druga Ziemia została odnaleziona, ale na to było już za późno. Przesłanie w filmie jest dość proste. Jeśli nie zadbamy lepiej o nasz dom, być może nie zdążymy lub nie damy rady odnaleźć nowego. Co można łatwo przełożyć na obecną sytuację z naszą planetą, globalne ocieplenia, pożary, trzęsienia ziemi itd. Jak sam dodaje twórca filmu i odtwórca głównej roli, ma nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jednak z drugiej strony, jeżeli nic się nie zmieni, to właśnie tak może wyglądać nasza przyszłość. Różnych ciekawych, przerażających, ale i też humorystycznych wizji możemy znaleźć dużo, dużo więcej. Przykładowo w Ricku i Mortim, gdzie ziemię opanowały inteligentne psy, czy w Dark, gdzie jest tyle zawiłości czasoprzestrzennych, że aż ciężko streścić to w jednym zdaniu. Napiszcie, która wizja świata była dla was najstraszniejsza, albo która wydaje się wam najbardziej realna.
przejęcie władzy nad światem przez jogurt, atak nieznanych potworów, czy może zagrożenie płynące z technologii i sztucznej inteligencji. Możecie je nawet posegregować od tej najmniej szkodliwej do tej najstraszniejszej. Dajcie też znać, co myślicie o plemionach Europy, no a jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to przypominam, że już czekają na Was na Netflixie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie.